Proszę Państwa, żarty się kończą. Zaczynam się ruszać. Jestem tutaj w Bolesławcu na stadionie. Piękny obiekt. Trawka, wchodzę, czy dawne lata, jak się grał. Płyta boiska nigdy nie budziła strachu ani respektu. Teraz jak wchodzę, zaczął mnie boleć brzuch. Wiem, jak jestem ospały, jaki ciężki, jak mnie wszystko boli. Czy to jest do wyprostowania? Sam już nie wiem. Patrzcie tylko na ten teren. Coś cudownego. Boisko, proszę Państwa, Bolesławiec. Nie wiem, czy oni gdzieś grają, czy nie grają. Nieważne. Ważne, że jest boisko. Pięknie. How doom big time. Prawda dzikiego kota wychodzi na wierzch. Widzieliście, jak się ruszałem, widzieliście, jak biegałem. Nie jest łatwo. Jest zastanie, skostnienie, ileś lat siedzenia. Jakiś tam ruch oczywiście był. Ostatnio się nie ruszałem, dlatego mi wszystko zaczęło znowu pękać. Wczoraj trochę pochodziłem, od razu gdzieś tam nawet próbowałem jakieś biegi, od razu lepiej. Proszę Państwa, szybka akcja, wykorzystujemy to, co mamy, wykorzystujemy to, co jest. A jest sporo, mimo wszystko. Na wolniejszych obrotach, troszeczkę biedniej, troszeczkę inaczej. Mamy to, mamy tamto, mamy jeszcze to od Agatki. Musimy tylko sprawdzić, czy wypłyną, czy pójdą na dno. W tym wypadku pójście na dno chyba jest ok. Robimy. Dobry jeszcze makaron, można go wykorzystać. Proszę Państwa, czy nie należy nam się troszeczkę komfortu, troszeczkę ciepła, troszeczkę innego stylu, lepszej akcji? Należy nam się oczywiście micha, makaronu, parmezan, masło i jaja. Patrzcie, jakie przepiórcze, czy wypływają, czy osiadają. To jest ważne. Jeśli w tym wypadku idziesz na dno, to jesteś ok. Tutaj to z lewej, reszta ok. Jeszcze mam trochę. Makaron pracuje, masło, czosnek, parmezan, pietrucha w słoiku. Szybka akcja, ale dobra akcja. Uczciwa, skromna. No, zobaczymy jak będzie. Makaron pracuje, czosnek na masełku, całe masełko poszło. No i te jajka przepiórcze, inaczej się je zbija niż zwykłe. Pietruszka, parmezan, starty. Zaraz troszeczkę czosnek podchodzi, to już dochodzi. Płucze oczywiście nie obmywam, nawet można łycho wyłowić, żeby była tutaj ta woda skrobiowa. Mieszamy, będzie dużo masła, dużo czosnku, dużo pieprzu czarnego, trochę jajek na koniec. Trochę ekskluzyw, no ale sami wiecie jak jest. Mimo wszystko, pracujemy. Jest, patrzcie jaka emulsja. Coś niesamowitego. Będziemy składać, ale na co? Widzieliście takie talerze z ceramiki na makaron? Wspaniałe, nakładam. Tak to wygląda. Wspaniały makaron, wspaniały talerz. Parmezan starty, jajka pracują, pietruszeczka, sól, czarny pieprz i może trochę oliwy truflowej, choć nie wiem sam. I gotowe Państwa, jak to wygląda? Cudowny makaron spaghetti. Dobra jakość, widzę, że makarony poszły w górę cenowo. Praktycznie nie ma już różnicy, czy kupujesz nasze rodzime, czy te drogie włoskie, bo nie ma różnicy, także może już lepiej jechać na te drogie włoskie. Cudowny wygląd, teraz to trochę rozmieszamy, zobaczymy jak będzie wyglądać pieprz, sól, pietrucha. No i cudowne masło z czosnkiem i parmezan makaron. Spaghetti. Mieszamy i patrzymy. Patrzcie tylko na to, mamy to. Tu jest to, wszystkie sosiki, jajeczka wymieszane, tam jeszcze jest na dnie masło. Tak jemy, tak się bawimy. Smacznego. Dziki chili powraca. Tak to właśnie wygląda, proszę Państwa. Dobre żarcie, fajne żarcie, taki comfort food, czyli jesteś zadowolony. Nie było chyba aż mega takiej komy food coma, czyli że jesteś, czy zaczynasz być lekkim zombie, zasypiasz po żarciu. Tego aż tak dużo nie było. Zresztą staram się mniej tego wszystkiego przyjmować. Dzisiaj może będzie relacja z treningu następnego. A trzeba się ruszać. Odżyłem troszeczkę po wczorajszym, można powiedzieć, małym ruchu. To był naprawdę śmiech na sali. Ja dwa razy się przeszedłem 50 metrów i już jest lepsze samopoczucie. Co będzie, kiedy zacznę naprawdę się ruszać na poważnie? Będą jakieś biegi, może waga trochę spadnie. Wcale nie jest tak wesoło. Jest praktycznie to samo, co było rok temu. Gdzieś mi to uciekło, później znowu zacząłem to kontrolować. Ale to nie są jakby problemy tak naprawdę, tylko zwyczajne, proste życie zwykłego człowieka. Big time.